Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was dzisiaj z świetnego miejsca. Jest to kemping Continental, położony w pobliżu Lago di Maggiore. Naprawdę świetne miejsce i zaraz Wam pokażemy, dlaczego tak uważamy. O, za fajny leżaczek. O Jezu, za jakieś chińskie tortury. Łaś gruby Chińczyków. A teraz czas na basen. Pokażemy Wam, jak wyglądają baseny na kempingu Continental. Wyglądamy jak czubeczki, bo mamy czepeczki, bo niestety na tym basenie trzeba mieć czapki, czego my nie cierpimy. Nie cierpimy. Ale można mieć też szorty, to już trochę lepiej. A nie ma taką kielę. No dobra, mamy czepki i pokazujemy Wam basen. Tutaj mamy część dla maluszków. Woda jest mi do kolan, nie wiem ile to centymetrów. Prosto z żabowych czeluści. Michał Dudek! To tak, to ślizgawka jest dla trochę mniejszych dzieci. Ale śmieszne jest. Idziemy trochę dalej. Woda jest super cieplutka. Tu jest jakoś płycej. Drugi brodzik taki, można się pokąpać, taki rodzinny basen. A tu są zjeżdżalnie. Taką małą, leniwą rzeczkę. Basenik, pomimo tego, że trzeba przychodzić w czepkach, jest całkiem spoko do zabawy. Ale aczkolwiek nie popływacie tutaj, tu nie ma basenu pływackiego, tylko takie do zabawy. Do pływania z jeziorka. Jeszcze lepsze niż ten basen. Tak. Kemping Continental położony jest w pobliżu Lago Maggiore, ale bezpośrednio przy Lago Margozzo. To jest jezioro, jedno z najczystszych w Europie, o ile nie najczystsze. Niewielkie, przepięknie położone, czyściutkie. Po tym jeziorze jest zakaz poruszania się łódek spalinowych, wyłącznie te napędzane siłą rąk i nóg lub elektryczne. My pożyczyliśmy sobie tutaj rowerki wodne. Możecie też popływać na przykład jakichś dmuchańcach. Rowerek kosztuje 20 euro za 2 godziny i to jest fajny pomysł, żeby sobie tutaj na nim popływać. Fajna zabawa i fajna przygoda i można sobie wypocząć na środku jeziora w ciszy i spokoju. Także polecam Wam bardzo, bo to jest naprawdę przepięknie. A zresztą co będę gadać, zobaczcie sami. Na jeziorze możecie czasem złowić morskie potwory. Tudzież gorgony. Ja właśnie zrobiłem. Co zrobiłaś za potwora? Gorgonę. Gorgonę. Daj głos. W
Słuchajcie, plaża jest fantastyczna. Jezioro jest cieplutkie, czyściutkie. Naprawdę urocze. Tutaj my sobie pływamy na pontonie. Pierwsze próby wiosłowania. O. Ale to jest naprawdę przepięknie. Zobaczcie te widoki, mega. Mój wioślarz. Nie umiejący wiosłować. Wcale nie jest takie proste, mi się wydawało. Za moimi plecami jest centrum życia towarzyskiego tego kempingu. Zaraz wam pokażę dokładnie i sobie obejrzycie, co to fajnego jest. Tutaj mamy stoły do bilarda i gry. To jest restauracja i bar, i lodziarnia. A tam jest plac zabaw, zaraz też go wam pokażę. Tutaj jest plac zabaw, który jest częściowo zadaszony, więc dzięki temu jest tu cień przez cały dzień i dzieciaki mogą się w spokoju bawić, co jest szczególnie ważne, bo teraz jest naprawdę bardzo gorąco. I zobaczcie, tutaj na tych zewnętrznych, takich nieosłoniętych placach nie ma nikogo, bo to się naprawdę nie da wytrzymać. Wieczorem się tu zapełnia, a tutaj można sobie w cieniu posiedzieć. Rodzice mogą wypić kawę tam z tyłu w restauracji. A dzieciaki mogą się tutaj spokojnie pobawić. A plac zabaw jest przepiękny. A jak sobie lubicie popykać w golfa, ale nie takiego mini golfa, tylko takiego porządnego golfa z prawdziwego zdarzenia, to tutaj też możecie. Zobaczcie, jest całe ogromne pole. Chyba 18-dołkowe do gry w golfa. Na kempingu możecie sobie zamieszkać w namiotach willowych. To są akurat namioty z Vacansoleil. Możecie też zamieszkać sobie w mobile home'ach przeróżnych. Najfajniejsze jest to, że mają werandę, możecie sobie posiedzieć w cieniu, mocno zacienioną, naprawdę dużą, fajną werandę. Co przy tych upałach w tej chwili jest jakieś 35 stopni, jest błogosławieństwem i jak widzicie tutaj jest też klima, więc jak wam weranda nie wystarczy i chłód i cień na werandzie, to zawsze możecie sobie odpalić klimkę. Albo mamy jeszcze lepszą opcję, wskoczyć do jeziora. Tak wyglądają domki. Tutaj są piękne mobile home'y, zobaczcie. Ten mi się podoba. To już chyba jakiś z serii glampingowej, ale przepiękny jest. O, a tutaj zaparkował flaming z jednorożcem i zajął całe miejsce na samochód. Możecie też sobie oczywiście przyjechać z własną przyczepką, z własnym namiotem albo kamperem i wynająć sobie piazzolle, czyli parcele. Parcele są fajne, niektóre są zacienione, niektóre są częściowo w słońcu. Niektóre chyba tak troszkę mniej. Nie wiem, czy... Nie, no raczej przy każdej jest jakieś drzewko, więc gdzieś tam jakiś cień. Może nie na całej parceli, ale przynajmniej częściowo będziecie mieli. Kemping ma ponazywane uliczki, a przy każdej nazwie ulicy macie rysunek jakiegoś zwierzątka. Dzięki czemu dzieciaki, które nie umieją czytać, mogą sobie tutaj bez problemu trafić do swojego domku. Słuchajcie, żeby zapłacić tutaj w jakimkolwiek sklepie lub za cokolwiek, musicie posługiwać się taką kartą.
Ta karta to jest karta płatnicza tutaj na terenie kempingu. Doładowuje się ją w specjalnych maszynach. Jeżeli zostanie wam jakaś kasa na koniec wyjazdu, to w recepcji oddadzą wam resztę. My idziemy ją doładować po raz pierwszy. Mam nadzieję, że pójdzie na prosto, nie wydaje się taki skomplikowany. Ari! Wkładamy kartę. Dobra, wkładamy kartę. Zero. Wkładamy. Nerealne. Zwykaj! Czekaj, może odwrotnie. Okay. Zeżarło. Zeżarło. Okej, okay, mamy. Okay. Co teraz? Zabieramy. Mamy doładowane 20 euro. Jednym z najczęstszych pytań, jakie nam zadajecie, to jest pytanie o sanitariaty. Jak to wygląda, czy to jest czyste, brudne, fajne, niefajne. Więc pokazujemy wam sanitariaty na każdym kempingu i oceniamy. Tutaj sanitariaty są na 5 z plusem. Zobaczcie. To jest łazienka dla dzieciaczków. Wanny. No który chłopak nie chciałby się wykąpać w takim samochodzie? Dla maluszków, dla najmłodszych. Tutaj prysznice dla ich starszego rodzeństwa. Małe toaletki. I małe umywaleczki. Posłuchajcie, starzy też naprawdę mają fajnie. Prysznice, regulowana temperatura. Półeczki. Umywaleczki. Czyściutko, pachnąco. Naprawdę super. W sanitariatach są też pralki. Możecie sobie za niecałe 4 euro wyprać i wysuszyć pranie. Jak już będziecie na kempingu Continental, to koniecznie musicie przyjechać do miasteczka, które nazywa się Mergozzo. Tak samo jak nazwa tego jeziora. Dzień dobry. Nie zapomnijcie zabrać strojów kąpielowych, bo tutaj w tym miasteczku jest dużo takich plaż i zejść do wody można się wykąpać, jak jest gorąco. A miasteczko jest przeurocze i zaraz wam je pokażemy. Pyszne pizze w restauracjach. I lody. I lody też są pyszne. No i przede wszystkim Lago Maggiore też jest fantastyczne i stąd macie świetną bazę wypadową do zwiedzania okolicy. Także polecamy wam Camping Continental bardzo, bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku.